Cześć, to jest kolejna pięciominutówka, czyli ja na telefonie nastawiam sobie 5 minut i staram się w tym czasie, zanim minie 5 minut, powiedzieć coś, mam nadzieję, że inspirującego. Dzisiaj krótka myśl dla tych, którzy często mówią za wcześnie albo za późno. Także po czołóweczce o tym, że nigdy nie jest za wcześnie, nigdy nie jest za późno. Lubię czytać początki listów apostoła Pawła. Tam się wydaje, że nie ma nic ciekawego się nie wydarza. Paweł się przedstawia, Paweł sługa Boga, apostoł Jezusa Chrystusa, posłany ze względu na wiarę wybranych Bożych i poznanie prawdy zgodnej z pobożnością w nadziei życia wiecznego, które, i teraz Paweł pisze o tym, jak Pan Bóg właśnie objawiał, czyli które wiernym swoim słowom Bóg obiecał przed wiekami, a we właściwym czasie objawił w słowie, które powierzone mi teraz Paweł mówi, że zwiastuje. I teraz uderza mnie ta krótka fraza we właściwym czasie. Jak wiemy, Żydzi czekali na Mesjasza długie setki, tysiące lat. I można by było powiedzieć, czemu przyszedł Mesjasz tak późno, czemu nie przyszedł z ratunkiem, kiedy Antioch IV Epifanes po prostu zbezcześcił i zbluźnił świątynię, kiedy była jedna, druga niewola, dlaczego po prostu Pan Bóg tak późno przychodzi z ratunkiem, dlaczego ludzie potępiają się i w swoich grzechach po prostu jedni drugim czynią krzywdę, czekając na Zbawiciela, który przynosi pokój i radość, dlaczego tak późno, a Paweł z takim zaufaniem mówi, Bóg objawił w swoim słowie obietnicę przyjścia Zbawiciela przed wiekami, a we właściwym czasie objawił swoje słowo, Ewangelię łaski. We właściwym czasie. I do tego trzeba zaufania, że rzeczy, o które się modlimy, kiedy nie przychodzą w porę, żeby wierzyć, one przychodzą we właściwym czasie, że Bóg tak naprawdę decyduje, kiedy czas jest właściwy. Ja jestem niecierpliwy. Dla mnie zawsze jest za późno. Są osoby, które lubią odraczać i opóźniać i dla nich zawsze jest za wcześnie. Ale może tak pomyślmy o Bożym działaniu, że ono zawsze jest w naszym życiu we właściwym czasie. Czasami czujemy się niegotowi na pewne wyzwania, ale skoro Pan Bóg je przed nami stawia, to uwaga, to jest właściwy czas. Z perspektywy mijających miesięcy czy lat możemy powiedzieć, o, gdyby to się wydarzyło teraz i bym miał tę mądrość, to doświadczenie, te umiejętności, zupełnie inaczej bym zareagował. Za wcześnie to się wydarzyło. Ale jeżeli Bóg rzeczywiście nad wszystkim czuwa i Bóg wszystko kontroluje, to Jego działanie w naszym życiu wydarza się zawsze we właściwą porę i zawsze we właściwym czasie. I też z drugiej strony mamy wrażenie, że pewne rzeczy przychodzą do naszego życia za późno. O, gdyby to się wydarzyło wcześniej, prawda? Gdybym, nie wiem, tę podwyżkę dostał wcześniej, tę pracę zmienił wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli, oczywiście, jeżeli mijamy się z Bożym działaniem, jeżeli dzieją się rzeczy dlatego, że odrzucamy Boże prowadzenie, to mamy prawo myśleć, że coś dzieje się za wcześnie i za późno. Ale mówię to ten odcinek tą myśl do tych wszystkich sytuacji, w których szukamy Bożego prowadzenia, którym poddajemy się temu, jak Pan Bóg szepcze do naszego życia i którym idziemy za tym, jak On nas prowadzi. A wtedy rzeczy zawsze dzieją się we właściwym czasie. Wtedy nie jest za późno czy za wcześnie, bo Bóg wie, jaki czas jest dla nas najwłaściwszy. Więc więcej zaufania, więcej takiego wytchnienia, więcej takiego myślenia, Boże, Ty prowadzisz moje życie, a jeśli Ty prowadzisz moje życie, ja chcę, żebyś Ty je poprowadził, to nie chcę ani przyspieszać, ani opóźniać, ale wierzę, że rzeczy, które mnie spotykają, dzieją się zawsze we właściwym czasie. Miejcie dobry dzień. Miejcie dobry dzień. Dawajcie też, jeżeli możecie, swoje lajki, komentarze i udostępniajcie, dawajcie subskrypcje, bo to wszystko pomaga rozwijać się temu kanałowi, a za piękna jest Ewangelia, żeby ją przemilczeć.